Skończyły się wakacje. Ale patrząc na orę, pewnie zaraz skończy się też lato. Przede wszystkim skończyło się letnie okno transferowe, a to znak, że trenerzy już w składach nic nie mogą poprawiać. Do końca rundy jesiennej przecież jeszcze 14 meczów. Jacqueline Skowrońska. Maciej Sierpień, witamy i zapraszamy na studio w Koronie. Piłkarze Gino Lettieriego ostatnie dni spędzili bardzo pracowicie, trenowali nawet dwa razy dziennie. A przede wszystkim zagrali wyjazdowy sparing z Werderem Brema. Wizyta Korony u czterokrotnego mistrza Niemiec ma być początkiem przyjaźni między oboma klubami. Werder zbyt gościnny dla Korony się nie okazał, bo Kielczanie przegrali 0-2. Ale na tle ekipy z Bundesligi zaprezentowali się z dobrej strony, co pozwala z optymizmem patrzeć na to, co przed kieleckim zespołem. I o tej przyszłości najbliższej porozmawiam z moimi gośćmi. Radek Dejmek, kapitan Korony Kielce. Witam Radek, Sławomir Stachura, szef działu sportowego Echa Dnia. Radek, pytanie na początek absolutnie kluczowe. Kiedy się zobaczymy na tym boisku? Mam nadzieję, że już szybko, bo ta operacja, co przeszedłem teraz, to wszystko się udało i już jestem właśnie w normalnym treningu z drużyną i teraz trzeba tylko potrenować i śmiało mogę wrócić na boisko. Ile Ci brakuje właśnie tego czasu, żeby wejść już w mecz? No ciężko powiedzieć, ale naprawdę w krótkim czasie będę przygotowany, bo czuję się dobrze i po jakimś tygodniu to już będzie na pewno przygotowany. Radek, Sławek, brakuje takiego gościa jak Radek na środku defensywy, bo wiemy, że Korona sporo tych jednak błędów w obronie popełnia, a znamy walory Radka. To jest dobre czytanie gry, to jest dobra gra głową, to jest też spokój w wyprowadzeniu piłki, a tego niestety jego zastępcy na razie nie mają. No tak, dobre ustawianie się, bo Radek z tego słynął. No i kapitan w końcu to jest też człowiek, który wie, jak to wszystko poukładać z tyłu. Na pewno dla mnie taka docelowa para środkowych obrońców to jest właśnie Radek i Kowaciewicz. No Gibril ma jeszcze takich, przeplata mecze dobre ze słabszymi, chociaż tam w Werderze rzeczywiście wypadł przyzwoicie, ale ja jednak tutaj obstawiam, że to jest ta para docelowa tych obrońców. No także z tego względu, że Radek jest zawodnikiem z Unii Europejskiej, więc tutaj trener Lettieri będzie miał większe pole manewru, no ale powiedzieliśmy, walory Radka, który pod koniec ubiegłego sezonu rzeczywiście był takim bardzo mocnym punktem Korony, było widać i myślę, że szybko wróci już na mecze te ważne z Lechem, z Wisłą już będzie w składzie. Wszystko wskazuje, że na razie przynajmniej do tego momentu powrotu Radka do gry, ta dwójka będzie Kowaciewicz-Diaw. Diaw zagrał 90 minut z Werderem i zagrał poprawnie, ale zanim sobie porozmawiamy o tym być może nowym ustawieniu w defensywie, to zapraszam Państwa na krótkie podsumowanie tego, co w miniony piątek wydarzyło się na boisku kameralnego stadionu w Delmenhorst. Fajne przeżycie i na pewno fajny mecz, gdzieś tam można wynieść z tego meczu wnioski i gdzieś tam ten mecz możemy przyjąć na plus, nawet jeżeli się ten mecz przegrał. Ciekawa formuła tego sparingu. Dobrze, że mieliśmy okazję się sprawdzić z takim zespołem. Na pewno lepiej niż zagrać z pierwszą czy drugoligową drużyną gdzieś u nas. Bo na pewno taki sparing da nam więcej w kwestii tego, jakie można wnioski z niego wyciągnąć. Zobaczyliśmy już dwa miesiące temu i mówiliśmy, dobrze pojedziemy, bo okazja jest, Polska przyjechała do Delmenhorstu, to już też realitas, nie? I no, jesteśmy, nie? Mimo przegranej nie było to jakieś nasze najgorsze spotkanie. Kilka akcji mogło się podobać w naszym wykonaniu. Wiadomo, graliśmy z jakąś tam markową drużyną, gdzie posiadają bardzo dobrych zawodników. Ten tydzień był dla nas ciężki, a dzisiaj to był taki sparing na pewno. Dla każdego coś fajnego można wynieść z tego spotkania i
żeby zachować też rytm meczowy, bo za tydzień naprawdę bardzo ważny mecz u siebie. Nie chcę tego głośno mówić, bo same pochwały, tak? Ale z pochwał się też nie za bardzo będziemy zadowoleni. Musimy wygrywać mecze. Dzisiaj może dobra, nie, ale zebraliśmy ze wszystkich stron wiele, wiele pochwał za dobrą grę. Mecz z Werderem na pewno był dobrym testem dla Korony i dla trenera Gino Lettieriego, żeby przećwiczyć pewne nowe założenia, nowe ustawienia. I właśnie wracam do tego, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, że najprawdopodobniej na mecz z Sandecją już wyjdzie u boku Kovacevicia Jibril Diaw. No bo Diaw, byłem na tym meczu z Werderem, na początku może troszkę tego czucia mu piłki brakowało. Widać było, że tak jak czasami się mówi, był zardzewiały, ale im dalej w mecz, tym lepiej. Więc chyba tutaj ta dwójka powinna przynajmniej na jakiś czas dać spokój trenerowi. No, Jimmy też miał długą przerwę, nie? No, trzeba mu dać trochę czasu właśnie w tych meczach, aby znów skoczył na ten swój poziom, który prezentował wcześniej, ale jest to naprawdę dobry chłopak i myślę, że sobie poradzi spokojnie w tym meczu. No, pamiętamy Gibrilla z tych najlepszych meczów. Oczywiście mu się też zdarzały potknięcia, natomiast chyba mając do wyboru tych dwóch zawodników spoza Unii, czyli Shauna Barrego i Gibrilla Diawa, no to jednak bardziej doświadczony Diaw tutaj w tym momencie Koronie jest bardziej potrzebny, Sławek. No tak, i to jest też taki dobry układ, bo pamiętajmy o tym, że każdy trener chce mieć zawodnika jednego z lewą nogą, jednego z prawą na środku obrony i właśnie Kovacevic to jest dominująca jego prawa noga, tak? Jibril to jest lewa noga, czyli właśnie tutaj jakby ten układ modelowy. Znaczy, Jibril ma naprawdę wielki potencjał. To jest piłkarz, który potrafi zrobić różnicę, potrafi się ładnie włączyć również w akcji ofensywnej przy stałych fragmentach gry. Ale jemu potrzeba grania. To nie ulega wątpliwości. Taki doświadczony zawodnik jak Radek, to on sobie poradzi, jak nawet ma przerwę, bo to są lata doświadczenia. Natomiast to jest młody chłopak i on musi grać. I myślę, że Korona będzie miała z niego pożytek. Tak jak powiedziałeś, no Barry na razie troszeczkę... No w meczu z Werderem trener Lettieri nawet go wypróbował na prawej stronie drugiej linii, jako skrzydłowego, bo i to też ma jest opcja, walory szybkościowe, tak, Amerykanie. Ma walory szybkościowe i można tutaj mieć alternatywę, natomiast no mówię, w jego grze troszeczkę jest takiego niechlujstwa, bo widzieliśmy, że jednak no, potrafi wykorzystać tą swoją szybkość, ale czasami ma takie tendencje jeszcze do takiej gry mało, że tak powiem, zdyscyplinowanej, to co ma na przykład Radek. I w związku z tym no, zdarzały się te błędy, czasami to były błędy bramkowe. Jibril jakby naturalnie tu wskoczy prawdopodobnie tej pierwszej jedenastki i myślę, że sobie poradzi. A nie boicie się, Radek, że ta ławka kadra jest trochę za krótka dla Korony, bo kilku chłopaków teraz się z zespołem pożegnało. Dani Abolo, Kuba Mrozik. Nie wiemy wciąż, co będzie z Marcinem Cebulą. Natomiast jeśli chodzi też o ten środek defensywy, no to na wypadek kontuzji tych alternatyw też zbyt wielu nie ma. No tak, no, nie mamy jakiejś szerokiej kadry teraz na ten moment, ale no co, musimy sobie poradzić z tym i wierzymy w to, że już te kontuzje nie będą, a jakby były, no to też pokazał właśnie Bartek Krimaniak, że też może zagrać na środku obrony, albo nie wiem, musimy, jakby taka sytuacja była, to musimy kombinować po prostu, nie wiem. Ale mamy nadzieję, że nic takiego się nie będzie działo. No tak, ale trochę ten pech Korony nie opuszcza, no bo teraz Nika Kaczarawa pojechał na zgrupowanie reprezentacji Gruzji. No i tam rozchorował się, trafił do szpitala, zapalenie płuc, nie wiemy kiedy wróci. Maciek Górski, który miał z Korony odejść, bo już takie były decyzje władz, w tej Koronie zostanie, no bo tak naprawdę byłby tylko Elias Soriano i żadnego zmiennika do ataku, więc no nie ma tego spokoju póki co trener Lettieri. No nie ma tego spokoju, doszło kilku ofensywnych zawodników, ale tak jak mówimy, nie ma tego egzekutora, tak? Czyli takiego jak mamy w reprezentacji Roberta Lewandowskiego, na którego zawsze można policzyć. No ja liczę, że jednak Soriano no będzie w stanie tutaj udźwignąć ciężar. No Maciek Górski, tak, Maciek Górski, no piłkarz bardzo pracowity, no ale no, umówmy się, no bramkarza, napastnika rozlicza się za strzelone gole, Maciek tych goli nie strzela, denerwuje się pod bramką rywala, w związku z tym no to jest bolączka, bo można stracić dwie bramki, ale jeżeli się strzeli trzy, no to przecież o to chodzi. A w sobotę bardzo ważny mecz i bardzo trudny mecz, choć z Beniaminkiem, ale
Sandecja, historyczny Beniaminek. Pierwszy sezon w Ekstraklasie bardzo dobrze weszła w rozgrywki. 11 punktów, 3 zwycięstwa, 2 remisy. No i się zapowiada, Radek, niezwykle trudne spotkanie. No, ciekawy mecz to będzie. To już widzieliśmy właśnie z Termaliką. Też było widać po chłopakach, że to jest bardzo ważny mecz dla nas. Chociaż dla nich też był, ale już było widać, że trochę tej lekkości, co mieliśmy w tych pierwszych kolejkach, nam zabrakło, ale najważniejsze, ale potrenowaliście bardzo ciężko, bo to były 2 treningi dziennie praktycznie przez cały poprzedni tydzień. Teraz też troszkę trener Lettieri tą śrubę przykręcił mocniej. Wróci ta dynamika, ta świeżość, czy trochę nogi jeszcze mogą być ciężkie? Tak, mi się wydaje bardziej, że jeszcze głowa puści znów po tym wygranym meczu, bo wiedzieliśmy, że gramy dobrze. I niestety punktów nie było, no to może zagraliśmy słabszy mecz jakby z widowiska kibiców, ale 3 punkty zostaje w Kielcach i to jest najważniejsze właśnie w tym momencie. Ale teraz mi się wydaje, że chłopaki dobrze popracowali, jak mówisz, i tak jak na początku sezonu może znów właśnie będzie tej świeżości. Bo wczoraj naprawdę dobrze wyglądali na tym treningu i mi się wydaje, że to idzie w dobrym kierunku. Jesteś, Sławek, zaskoczony aż tak dobrą postawą Sandecji? No bo chyba też, nie wiem, ja przynajmniej się nie spodziewałem, że mogą tak dobrze wejść w sezon, mimo że wszystkie mecze grają na wyjeździe, no bo tak, nie grają w Nowym Sączu, tylko w Niecieczy. Tak. Te mecze domowe. Zaskakują rzeczywiście. No chociaż pamiętajmy, że również Górnik Zabrze. Beniaminkowi, jak wchodzą z tej pierwszej ligi, to jest ta euforia, jest ta inność, w związku z tym te zespoły sobie bardzo dobrze radzą z reguły. Sandecja jest ciekawym zespołem, gra niekonwencjonalnie, ma piłkarzy, nie ma tam gwiazd, ale jako zespół są bardzo mocni, dlatego to ciekawy mecz, bo to będzie też taki sprawdzian dla Korony, jak trener Lettieri rozczyta ten zespół, jak ustawi Koronę przeciwko tej drużynie, bo pamiętajmy, że oni aż 2 mecze wygrali na wyjeździe i to wygrali w Jagiellonii 3-1. Oni paradoksalnie lepiej się prezentują na wyjazdach, tych prawdziwych wyjazdach, no bo tam może dlatego, że i większa publika. Wygrali też 3-2 po bardzo ciężkim meczu z Lechią, przegrali tylko na Legii, ale to jest naprawdę ciekawy zespół. No i tak jak tutaj powiedzieliście, że fajny jeszcze smaczek, bo kibice obydwu klubów są zaprzyjaźnieni, więc to będzie taki inny mecz. Trybuny powinny żyć, powinny być będzie takie... na pewno bardzo, bardzo ciekawy. Maciek Korzyn być może wróci, będzie miał okazję zagrać tutaj przed kielecką publicznością. Oby tak łatwo tym razem Sandecji na wyjeździe nie było. Liczymy oby było to drugie zwycięstwo z rzędu dla Korony. Dla Korony Kielce, a trzecie w całym sezonie. Dziękuję panowie bardzo za wizytę w studiu. Radek Dejmek, Sławomir Stachura. A teraz, drodzy Państwo, coś, na co wiem, że szczególnie Państwo czekają, czyli materiał przygotowany przez Jacqueline. Dziś coś absolutnie wyjątkowego. W studiu w Koronie wiele mówimy Państwu o klubowej rzeczywistości, sporo rozmawiamy także o przyszłości, ale nie zapominamy o tym, że siłę klubu tworzy jego historia. No i zgodnie z obietnicą będziemy Państwu przypominali osoby najbardziej zasłużone dla kieleckiej Korony. Dziś jeden z najlepszych piłkarzy w jej historii słynął z charakteru, poświęcenia i walki o każdą piłkę. Wiedzą już Państwo, o kim mówię? Jeśli nie, to dodam jeszcze, że kibice najbardziej wspominają sytuację, gdy obronił rzut karny. Ja zaczynałem pracę tutaj jeszcze kiedyś, było liceum ekonomiczne w 2001-2002 roku. 16 rok, naprawdę kawał czasu. Byłem jeszcze i nauczycielem i grającym trenerem tu w Daleszycach, w Spartakusie, także nie zerwałem tak drastycznie ze sportem. To jest moja pasja, tak? Uwielbiam pracować z młodzieżą i staram się po prostu ich uświadomić, jak ważny jest ruch, sport w życiu. 2 lata temu, można powiedzieć, tak zająłem się bieganiem. No a ostatnio moja nowa pasja, znaczy powiedzieć pasja, spróbowałem i skończyłem triatlon. Już taki jestem, zawsze słynąłem z jakiegoś tam charakteru na boisku. Wspomnienie, no na pewno ten rzut karny, obroniony rzut karny. Na tamtą bramkę, tam był wtedy zegar, tak? Jeszcze jest nawet. Karny w 1999 roku. Krzysiu Pyskaty niestety go poniosło. Dostał czerwoną kartkę, że nie było zmian, a ja lubiłem bronić. Zawsze sobie gdzieś tam wkładałem rękawice przed treningami i lubiłem się trochę gdzieś tam porzucać. Wziąłem, z
spojrzałem, gdzie Andrzej Jasiński to był, strzelał w pierwszej połowie karnego, w który ruch poszedłem w ten sam. No i udało się w 89 minucie obronić karnego i wygraliśmy mecz 2-1. Całe trybuny mnie przygniotły na środku murawy i ledwo uszedłem z życiem. Nasza drużyna tutaj to było jakby jedna wielka rodzina. Mieszkaliśmy w kilku, ja, Darek Jańczak, Benek Nocoń później, Krzysiu Pyskaty, mieszkaliśmy w jednym domu, tak? I ja jako najstarszy, można powiedzieć, że się opiekowałem, robiłem obiady, sprzątałem i tak dalej i rządziłem w domu. No i od tamtej pory zostałem matką, tak? Było słynne spaghetti na Tatrzańskiej, zawsze to była tradycja przed meczem. Robiliśmy z Darkiem Jańczakiem, byliśmy fachowcami od spaghetti. No z Radomskimi też było fajnie, bo Andrzej Fendrych do tej pory chyba pali. Ktoś się go spytał, nie pamiętam już dokładnie, czy ma jakieś papierosy. On właśnie powiedział, że ma tylko warchołki. Wracam tu z sentymentem, tak? I zawsze ten stadion budzi jakieś tam pewne emocje u mnie. Taka atmosfera jak tu była, gdzie ludzie siedzieli na drzewach dosłownie. Nie mieścili się na tym stadionie i to było gdzieś tam druga liga później. Także wspomina się to na rzeczywiście bardzo fajnie i sentymentem. Dla Korony teraz szansa na podwyższenie rezultatu, szansa wykorzystana. Dariusz Kozubek, 89 minuta i Kielczanie prowadzą 2-0. Przetarłem szlaki tutaj, tak? Bo chyba wcześniej nikogo tu z Radomia nie było. Jako Radomianin trafiłem do Kielc, tak? Wiadomo, że to może teraz już nie wszyscy pamiętają, ale kiedyś to były miasta, które się bardzo nienawidziły, można powiedzieć. I potem zawsze miali się ze mnie, że Warcho został kapitanem scyzoryków. To był ten mecz wtedy z pierwszoligowym GKS-em Katowice w Pucharze Polski. Wtedy dotarliśmy do ćwierćfinału. Mój klub, w którym najwięcej osiągnąłem. Myślę, że temu klubowi dużo też zawdzięczam, ale dużo też oddałem, tak? Zawsze zostaje i można powiedzieć, że pewnie do końca życia, tak? Się za wokół zakręciła. To była niezapomniana ekipa. Trener Gąsior, Skaty, Gawlik, Pacoń, Kozak, Pietrasiński, Kozubek, Grzesik, Kubicki, Ruszkowski. A muszę Państwu powiedzieć, że Maciek też miał swój mały udział w tych zwycięstwach. Podawał piłki. Tak było, nawet była specjalna na to taktyka. Jak wynik był niekorzystny, to trzeba było szybko po piłkę biegać. A jak był dobry wynik, to ten pośpiech był zdecydowanie mniej wskazany. Wskazana natomiast jest Państwa wizyta. Tutaj, na Kolporter Arenie, w sobotnie popołudnie. Przypominamy, godzina 15.30, Korona Sandecja. A relacja z wizyty Beniaminka w Kielcach w naszym następnym studiu w Koronie oczywiście za tydzień. Już teraz zapraszamy. Do zobaczenia.